dobry, Zuzanna Dąbrowska w telewizji Punkt, program Na Celowniku. Od razu dodam, że ten celownik jest lekko skierowany w lewą stronę, szczególnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj moim gościem jest politolog Rafał Chwedoruk, z którym będę rozmawiała o lewicy właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Muszę też uprzedzić, że z panem profesorem znamy się długo, więc nie sądzę, żeby było konieczne pozostawanie w bardzo formalnych, przy bardzo formalnych formach. Rafale, powiedz mi, jak to się dzieje, że różne sondaże wskazują na wielkie zagłębie lewicowego potencjału wśród obywateli, wśród wyborców, obywateli i obywatelek, co ważne, był taki sondaż niedawno Cebosu, który pokazywał, że młode Polki po prostu mają przekonania lewicowe mniej więcej 40 paru procentach. Na ulicy jest to widoczne, podczas strajku kobiet na przykład, w postawach życiowych też jest to widoczne, a jest to widoczne w badaniach preferencji partyjnych, gdzie lewica w porywach może liczyć na 10%, a przeważnie ma 8%, tak jak w ostatnim sondażu Kantara, gdzie właśnie jest 8%. No, czy wielkie, to oczywiście można dyskutować, zależy jaki punkt odniesienia byśmy przyjęli. Są takie państwa, w których kultura polityczna jest zdecydowanie bardziej lewicowa niż w naszym kraju. Natomiast zjawisko niedoreprezentacji partii lewicowych w stosunku do elektoratu deklarującego lewicowość w Polsce występuje od lat. W olbrzymim stopniu jest to efektem elementu bipolaryzacji w naszych konfliktach politycznych i społecznych konsekwencji tego, tak jak w latach 90. obok wielu innych czynników, to na pierwszy plan wdzierał się kontekst historyczny i ówczesnej tak zwanej osi postkomunistycznej. Natomiast od momentu utrwalenia się Prawa i Sprawiedliwości jako dominującej partii w naszym systemie partyjnym, po drugiej stronie znalazło się bardzo eklektyczne grono wyborców, co doskonale pokazała druga tura wyborów prezydenckich. I wśród tej olbrzymiej rzeszy wyborców są osoby o różnych poglądach, także osoby o poglądach lewicowych. I z całą pewnością należy po pierwsze zwrócić uwagę na to, że owa identyfikacja jest identyfikacją w olbrzymim stopniu przeciw, a niekoniecznie za czymś. Po drugie, jest ona elementem szerszego sporu modernizacyjnego, który nie jest osią prosto i dokładnie dzielącą polskie społeczeństwo, bo na przykład absolutna większość obywateli popiera udział Polski w integracji europejskiej, ale w naturalny sposób może ku lewicowemu biegunowi spychać także wyborców, którzy nie we wszystkim mają lewicowe poglądy. No i wreszcie po trzecie zwróciłbym uwagę na doraźny czynnik, ostatni może tylko, jeśli mogę, to jest kwestia, powiedziałbym, pewnych prób stygmatyzacji. Otóż w języku olbrzymiej części polskiej prawicy, zwłaszcza na niwie publicystycznej, słowo lewica, tudzież dziwaczny epitet rodem z Wojskowej Akademii Politycznej imienia Feliksa Dzierżyńskiego, lewak, stał się obelgą. I bardzo często bywa tak, i w przypadku ruchów społecznych, i formacji politycznych, że stygmat przyjmuje się i zmienia jego znaczenie. Myślę, że jakaś część obywateli, a zwłaszcza obywatelek w tym wypadku, może chętnie identyfikować się z lewicą, tym bardziej, im bardziej w ustach prawicy staje się to obelgą, a nie opisem. No właśnie, przypomina mi się transparent, który widziałam podczas jednej z manifestacji. Dziewczyna trzymała taki napis, oczywiście wykonany farbą plakatową na szarym papierze: urodzę wam lewaka. To jest takie odczarowywanie języka lewicy, to jest sprzeciw, bunt, i gdybyśmy żyli w innych warunkach politycznych, to mogłaby napisać, że urodzę wam prawaka. Czy sprawa jest głębsza? Czy to są rzeczywiście wartości, które jakby wylały się na ulicę przy tym proteście? Czy nie przeceniałbym generalnie
wbrew modnym od lat 70. w niektórych dyscyplinach naukowych tendencjom znaczenia języka. Myślę, że nawet najbardziej wyrafinowane zabiegi językowe nic nie dadzą, jeśli zderzą się na przykład z grupowymi interesami, z interesami ekonomicznymi czy z poglądami obywateli. To może dać efekt bardzo, bardzo krótkoterminowy. Myślę, że problemem lewicy był raczej deficyt języka generalnie po roku 89 czy po wcześniejszym kryzysie różnych marksistowskich, pomarksistowskich ideologii. I w tym sensie myślę, że trwa pewnego rodzaju poszukiwanie tegoż języka, więc w naturalny sposób owe antytezy i przeciwieństwa w stosunku do prawicy stają się tutaj językowym orężem. Natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, która myślę, że prócz tego napisu, no, który oddaje taki, chciałbym, urok protestów pewnego elementu spontaniczności w tym wszystkim, sygnalizuje pewien problem i napięcie. Znaczy, wyobrażam sobie, że na podobnej manifestacji 20 lat temu, a było takich manifestacji wówczas także wiele, może nie w takiej ilości miejsc w Polsce, ale jeśli chodzi o liczebność, to myślę, że momentami mogło być to porównywalne. Myślę tutaj o początku lat 90. i ówczesnych sporach dotyczących kwestii przerywania ciąży. Otóż myślę, że taki transparent wtedy brzmiałby: urodzimy wam lewaków. To znaczy lewica jest gdzieś rozpięta pomiędzy naturalnymi tendencjami indywidualistycznymi, stawiającymi na jakość indywidualnego życia, na indywidualną strategię przetrwania, które w dobie globalizacji rozprzestrzeniają się, ale które otwierają na liberalizm, także na liberalizm ekonomiczny. Z drugiej zaś strony ma swoje jakby ideologiczne imponderabilia, które nawiązują do demokratycznej wspólnotowości, a poczucia współodpowiedzialności, zbiorowości i tak dalej. I myślę, że tak naprawdę tutaj tkwi jedno z głównych wyzwań, jeden z głównych problemów, i to absolutnie o ponadnarodowym charakterze. Ale to by znaczyło, że ten indywidualizm, który jest pewną kontynuacją spraw związanych z postawą pokoleniową, bo przecież pamiętamy protesty w sprawie ACTA, które miały pewnie, o ile w ogóle miały, ale jednak inny skłon ideologiczny, ale tą podstawą była indywidualna wolność, która też się przejawia w protestach strajku kobiet. Czy rzeczywiście jest tak, że te pokolenia wchodzące w politykę, czy będące w niej od niedawna, są inne, bardziej indywidualistyczne niż ich rodzice, starsi bracia, siostry? No to nie ulega wątpliwości. Powiedziałbym, globalny kapitalizm w jego obecnym charakterze stymuluje świadomie tego typu postawy i zachowania, kształtuje indywidualnego konsumenta. Łatwiej, albowiem, jest zarabiać na pojedynczym konsumencie, aniżeli na świadomej swoich praw i możliwości zbiorowości. Myślę, że kwestia ACTA była tak naprawdę bardzo zniuansowana i nie chodzi mi tu tylko o polityczne zaplecze, bo wśród młodych ludzi wiadomo, że owe identyfikacje mogą być stosunkowo łatwo zmienialne. Myślę, że to był raczej bunt przeciwko próbom ograniczania ostatnich płaszczyzn kontaktu między młodymi ludźmi, którym wydawało się, że te płaszczyzny kontaktu są pozbawione nadzoru świata dorosłych, prawda? Przeciwko próbom ograniczenia swobody obrotu w internecie informacjami, wypowiedziami, plikami i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj młodzi ludzie w olbrzymim stopniu są ukształtowani tylko i wyłącznie przez rzeczywistość po roku 89, przez rzeczywistość, która zarówno w swoim praktycznym wymiarze, ale także na poziomie edukacyjnym promuje
taki wzorzec, wzorzec związany z koncepcją społeczeństwa indywidualnego sukcesu, wzorzec sprowadzający się do tego, że każdy powinien radzić sobie sam. Jeśli ktoś sobie nie radzi, to jest sam sobie winny. Słabości, problemy nie są przesadnie w cenie, chyba że są kartą przetargową w jakichś negocjacjach. Jak pokazuje doświadczenie innych państw południa Europy czy niektórych państw Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza Argentyny, kresem takich postaw indywidualistycznych bywał z reguły wielki kryzys gospodarczy, który pokazywał także wielkomiejskiej klasie średniej, że to była droga donikąd. No i to oczywiście rodzi pytanie o to, jak będzie polska i europejska gospodarka i życie społeczne wyglądały choćby po pandemii. Ale na razie mamy do czynienia z taką sytuacją, że wielkie fale ruchów społecznych, obserwowaliśmy to w Stanach Zjednoczonych przy Black Lives Matter, obserwowaliśmy to w Polsce na naszą skalę przy strajku kobiet, że te wielkie fale rozbijają się o taki bardzo mocny falochron. Czyli okazuje się, że z pewnego potencjału społecznego niewiele wynika, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian. Czy to oznacza, że te partie, które miałyby wyrażać sprzeciw, są za słabe? Globalizacja tak naprawdę uderzyła w podstawy polityki jako takiej. Wielki biznes chętnie uwolniłby się spod gorsetu państwowych podatków, spod gorsetu dysponujących społeczną legitymizacją partii politycznych. I to siłą rzeczy podważało, osłabiało możliwości oddziaływania partiom politycznym. Czymże jest partia polityczna z jej skromnym budżetem pochodzącym z pieniędzy podatników i własnych członków na tle wielkiej korporacji, które potrafią dysponować budżetami większymi niż budżety niektórych państw. Relacje między ruchami społecznymi a partiami politycznymi to jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Rzadko kiedy ruch społeczny jest ruchem, który osiąga swoje cele. W przypadku strajku kobiet pisanego małymi literami w Polsce i tak można mówić o dużym sukcesie, bo temat przerwania ciąży powrócił po wielu latach przerwy i wykroczył poza wąskie nisze najbardziej zainteresowanych środowisk. Można mówić o sukcesie także w tym aspekcie, że główny ideowy przeciwnik w tych protestach, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, sondażowo straciło w tym okresie, gdy trwały protesty. Natomiast przykład amerykański, do jakiegoś stopnia być może także polski, ale amerykański już w sposób łatwy do dowiedzenia pokazuje, że owe ruchy społeczne bielem tak naprawdę istniało dużo wcześniej niż większość opinii publicznej w Polsce pewnie się spodziewa. Tak naprawdę utorował w olbrzymim stopniu drogę do władzy prawemu skrzydłu Partii Demokratycznej, do którego zawsze Józefowi Bidenowi było bliżej. Już istotna część reform związanych choćby z płacą minimalną raczej nie będzie realizowana. Wreszcie także trudno powiedzieć, by dla emancypacji i równywania szans czarnych Amerykanów cokolwiek się zmieniło, z wyjątkiem prób zmian nazw, w wielu wypadkach uzasadnionych, w niektórych dyskusyjnych, no ale tak naprawdę ograniczających się do warstwy symbolicznej i naiwnego założenia, że zmiana języka i symboli sama w sobie rozwiąże poważne problemy społeczne. Jeśli spojrzymy na nasz strajk kobiet, to oprócz tego sukcesu protestów, bo temat przerwania ciąży nie zniknie tak łatwo z polskiej polityki, jak to bywało wcześniej, to jednak już choćby próba stworzenia pewnego politycznego grona doradczego dla strajku kobiet, już pisanego z dużymi literami, też pokazała skalę wpływów, nazwijmy to tak, środowisk liberalnych, które odegrały istotną rolę w stworzeniu systemu politycznego w latach 90., który dał olbrzymią
pozycję Kościołowi w systemie władzy, no i którego elementem między innymi było restrykcyjne prawo dotyczące przerywania ciąży. To wróćmy do lewicy. Powiedziałeś środowiska liberalne, które stwarzały ten system, z którym mamy do czynienia, właściwie z jego szczątkami dziś, szczątkami, które Prawo i Sprawiedliwość stara się jakoś tak zagrabić, by nie były już więcej widoczne, ale jednak. Czy ty liczysz w gronie tych, powiedzmy, ojców i matek założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy dawne SDRP, czy oni są też współtwórcami, czy też lewica, ta, która jest dzisiaj złożona z trzech partii, z których chyba żadna nie jest zbyt wielka, ale i tak SLD jest wciąż największe, czy ta lewica ma szansę mieć wpływ na ten ruch protestu, czy na tą potencjalną możliwość przesunięcia się wahadła ideowego, światopoglądowego? No co do Prawa i Sprawiedliwości, no mam tę satysfakcję, że w momencie, w którym kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło dyskusję o ewentualnej zmianie konstytucji w Polsce, pozwoliłem sobie na prognozę, że bardzo szybko dojdziemy do momentu, w którym PiS będzie obrońcą treści obecnej konstytucji, ponieważ każda nowa w tym momencie uchwalana w dużo bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie przyniosłaby dużo mniej akceptowalne dla prawicy treści. W latach 90. SLD z historycznych powodów było formacją reaktywną. Formacją, która w większym stopniu dostosowywała się do modelu transformacji stworzonego w głównej mierze przez postsolidarnościowe środowiska liberalne, co najwyżej modyfikując tylko tempo wprowadzania reform, ograniczając je, próbując znaleźć jakiś balans pomiędzy liberalnym modelem transformacji, wielkimi grupami biznesowych interesów, a wyborcami, którzy głosowali na SLD, między innymi po to, żeby zaprotestować przeciwko tym reformom. Więc w tym sensie SLD, nawet jeśli był współudziałowcem tego, to był zdecydowanie współudziałowcem per saldo mniejszościowym i takim, dla którego najważniejszym celem było zdobycie legitymizacji jako formacja demokratyczna, legitymizacji ze strony postsolidarnościowych ugrupowań politycznych. Ruch protestu, który jesienią ubiegłego roku objawił swoją siłę, jak wiele podobnych, będzie fluktuował. Będzie znikał na wiele miesięcy, czasami pod wpływem na pozór trudnych do uchwycenia czynników będzie się aktywował. Natomiast już w chwili obecnej widać, że w perspektywie kolejnych wyborów, kiedy one miałyby nie nastąpić, będzie dość liczne grono chętnych do sięgnięcia po tematy związane z tymi protestami, albowiem skala poparcia dla liberalizacji ustawodawstwa antyaborcyjnego przekracza skalę poparcia dla głównych partii opozycyjnych, więc z całą pewnością, chyba że opozycja znajdzie jakąś konsensualną formę i powróci idea towarzysząca niegdyś Koalicji Europejskiej, ale jeśli tak się nie stanie, to czeka nas niewątpliwie konkurencja o ów elektorat, konkurencja pomiędzy SLD i resztą lewicy, a środowiskami liberalnymi w postaci Platformy, ewentualnie, jeśli pozostanie samodzielny do końca, ruchem Szymona Hołowni, być może kimś jeszcze. Zaś dla lewicy olbrzymim wyzwaniem będzie to, by podobnie jak to się udało w wyborach do parlamentu ostatnio, pogodzić tradycyjny elektorat SLD, który nie będzie się rozrastał, ale który wciąż będzie politycznie wart kilka procent w każdych wyborach, z owymi młodymi ludźmi, których intuicyjne identyfikacje lewicowości będą w różny sposób narażane na szwank w najbliższych latach. Dystans pomiędzy wynikiem lewicy w wyborach sejmowych, a wynikiem kandydata
lewicy w wyborach prezydenckich pokazuje skalę wyzwań i ryzyka tego, że bardzo łatwo któryś z tych dwóch segmentów elektoratu czymś zrazić. Bardzo dziękuję. To prawdziwy scenariusz dla lewicy i nie tylko. Dziękuję za tę analizę. Dziękuję moim bardzo. Gościem na telewizji Punkt był profesor, politolog Rafał Chwedoruk.